Dzisiaj, moi drodzy państwo, paczka z gwarantowanym tocem Bundesliga. W tej paczce poniżej wartości można trafić tylko 4 karty, a więc jaką trafiliśmy kartę, sami to zobaczcie. Pozostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzięki i pozostawcie też komentarz, co wy trafiliście z tej paczki. Lecz zanim otworzymy tą paczkę z tocem, otwórzmy piki 83+. Zaczynamy 5 pików 83+. 1 z 4, czy dzisiaj oddadzą? Zobaczmy. Pierwszy pik leci. Okej, na start mamy 8-9, to nawet nieźle. Lecimy dalej, kolejny pik. No niestety to co nie ma, ale jest walkout. Dobrze, kolejny pik, może tutaj? 8-4. Okej, weźmiemy Lesumer. Może w tym piku jednak toc będzie u nas uraczy, ale jest 8-4. I ostatni pik, 83+, proszę, no jakby jedna karta, jakaś taka z toców. Widzę, że tylko chyba takie mojenemu trafia się coś z tego lepszego, czyli Damianowi. Jesteśmy u Szymona i mamy 10 pików 83+. I te 10 pików 83+, może nam tym razem odda tego toca. To co, trafiamy, nie? Trafiamy. Zobaczmy, co będzie w pierwszym piku. Mamy 8-7, 8-8 nawet, nice. Ten zamaskowany. Kolejny pik. Jest toc! Pawlowicz, ale toc zawsze jest, nie? Jest jakiś plus. Dobra, otwórzmy sobie tego, tak rzućmy sobie. Ale tutaj 8-8. Może tutaj tym razem? No nie, a nawet... Wiecie, jak jest moment, to nawet tego nie widać, bo to jest taki sam kształt karty, więc... aha, 8-4. Wow, coś ciężko leci teraz. Co chwilę, ten początek był obiecujący, ale w tym momencie raczej nic nie będzie. A sobie rymuję. 8-6. W tym piku, widzowie, będzie toc. Moment. W kolejnym będzie. Na pewno będzie w kolejnym. Może nie w tym, ale w kolejnym. W tym ostatnim będzie. Tak, tak, tak. Tutaj damy sobie to. W ostatnim będzie, widzowie, toc moment. Albo zwykły toc. Nie ma. Straszny skam w ogóle z tych paczek. Dobra, paczka dwóch piłkarzy. Zobaczmy. Mamy to co? Proszę, tym razem, żeby był dobry. Niemcy. SP. No, Pivirs. Real Madryt. Nie. Kurde. Ale za nim cross i... Walker Peters, prawy obrońca z Southampton. Ajajaj. Kolejna karta do tego klubu. Klara Buchl, którą polecałem, bo właśnie ona wygląda naprawdę przepotężnie moim zdaniem. Tymi statystykami może zadziwić niejednego obrońcę. Ale statystyki ma naprawdę dobre. Jak będzie się nią grało, zobaczymy. Może ją dam na ławkę, bo wygląda naprawdę imponująco. 95 tempa, 93 strzałów, wystająca dupa przed moim ekranem, 90 dribblingu. No zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie ją przetestuję chętnie z ławki. Nagrodę za Food Champions, Ukamo. Za 16 wygranych. O, to będzie ciekawie. Zobaczymy pierwszego pika w takim razie. Malen, no i to foder. Kolejny pik. Dobra, proszę, tym razem, żeby było coś dobrego. Musiala! I to jest piękny traf za 16 wygranych. I to jest naprawdę dobre. Brawo, 70 tysięcy. Chyba 700. Mamy toca. Chorwacja, SP, Modric, ale zanim coś będzie mega potężnego, czuję to. Czuję, że to będzie potężna karta z Bundesligi, warta ponad 500 000. I wychodzi... Boniface? Gyurasi. Co my tu mamy? Paczkę trzech piłkarzy 85+, i mamy to co wymiennego, to jest dobra wiadomość. Anglia, prawy skrzydłowy, Saka Meat. Coś w tym rodzaju będzie, ale pytanie, kto będzie za nim? Za nią. Wymienny Davis. Czyli jakieś niecałe 20 tysięcy. Paczka z tocem Premier League. Mamy to. Okej, zobaczmy, oby coś dobrego było tym razem. Brazylia, Esio. Aj, Gabriel. Najtańszy, najgorszy foder z Premier League, jakiego można trafić. Niestety, bywało lepiej. Ale jest jeszcze, widzowie, paczka z tocami Bundesligi. 3 tocy Bundesligi. Oby coś dobrego było wymiennego dla Kamo, żeby tutaj chociażby starczyło na paczkę za 725 tysięcy. Gyurasi. Pierwsza karta Gyurasi. Zobaczmy, kto za nim. Oby ktoś dobry, 92 ocena, nisko. Kobel. Jaj, no. Współczuję. 19 godzina i mamy to. Codzienne logowanie, wiadomo. To jest to, co dostajemy codziennie. Mamy kolejne piki odświeżone. Mamy ulepszenie toc z Bundesligi. I to zrobimy, widzowie, 86 ocena plus toc, 85 ocena. Zróbmy to. Paczka z tocem Bundesliga, paczka niewymienna. Czy będzie w tej paczce Musiala, czy będzie w tej paczce Davis, czy będzie w tej paczce Wirtz, może Frimpong? Oby tak. Naprawdę na to liczę. Dobra, flaga Anglia, śpio. Niemcy, Esio, Tach. Joe... Nie, kto to jest? Poczekaj, czy nie będzie Tach? To jest... Anton. Anton. 3 mecze o paczkę z tocem. Ominęłem po prostu jeden dzień i...
No niestety nie mam tej paczki. Wyszkajmy rywala. Kwalifikacje szybko pójdą. Także powinniśmy się wyrobić raczej. Jeden mecz wygrać i zaczynamy. Okej, kolejny mecz kwalifikacji FC Gloabele. Nie wiem, co to jest za Gloabele nazwa, ale pewnie jakiś tam misklik po prostu był. McAllister, Garincha, Garnacho, Viali, Besti, Ham. Okej, taki skład powiedzmy, że ze stycznia, ale może ten skład ze stycznia mnie tak nie postraszy, więc wygramy ten mecz. Będziemy jeden mecz do przodu na pewno. Santos? Santos, dośrodkowanie. Czy to będzie bramka? I tak jest, Rafinha. 1-0. Kibice się cieszą, wszyscy się cieszą i my walczymy o paczkę z Totsem i mamy 1-0. Gratuluję, Rafinha, tej precyzji. Mayra Ramirez! I to jest ona. I to jest ta zawodniczka, która przypadkiem weszła do tego klubu, żeby sobie zgrać tutaj drugą zawodniczkę, a jednak zaskakuje pozytywnymi akcjami. Hemp, hemp, hemp! 3-0! To jest karny. Ref! No, pani sędzio! To był ewidentny karny, ja nie wiem. Naprawdę ja... jestem w ciężkim szoku, że w ogóle sędzia nie widzi takich sytuacji. Kolejna główka. I bisek. Dobra, kolejne gwarancje TOTS Bundesligi Ukamo teraz. Dawaj śmiało i zobaczmy, co będzie. Mamy Niemcy. Esio, nie, znowu ten Anton. Anton, no. Gwarancja Antona. Ja pier... Newcastle Jets. A zobaczymy skład rywala, może coś tutaj ciekawego nas uraczy. Maj złoty, Mike Mignon, złoty Van Dijk, Hernandez, złoty gościu, dopiero zaczynamy. Dopiero co wrócił do gry, w grudniu skończył i teraz wrócił. Współczuję. I Rafinha. Golazo, 1-0. Okej, no raczej nie będzie to trudny rywal, tym bardziej, że ma złote karty. I gra bardzo defensywnie, nie dojeżdża nic. Możliwe, że to będzie jeden z łatwiejszych meczów, które dzisiaj zagram. Brawo, Bisek! Na szczęście nie faul. Dobrze, lecimy, 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 panowie. Po drugiego gola. Świetne podanie. Podanie i jest jeden, luźniutko. Piłeczka powoli i mamy rage quita. Dobra, wyjdzie czy nie wyjdzie? Pytanie, czy wyjdzie, bo jeżeli wyjdzie, to fajnie. Bo jesteśmy, tak, wyszedł. Dobra, ostatni mecz, widzowie. Ostatni mecz o paczkę z Totsem. Teraz to musimy naprawdę się postarać, żeby zdobyć w ogóle 8-2 w tych kwalifikacjach. I Link Ranger. No to widać, że jakieś chyba mój... O Boże, Hradecki na bramce. Kimmich złoty, Musiala, Pcongra, Puch... Jezus, ile ewolucji on robi. Dobre podanie. I Mayra Ramirez. Santos. Widzę, że to Mayra Ramirez. Nie wiem czemu, bo są podobne. Ale jest Santos. Ten w ogóle ma opaskę na włosach, widzę. Oho! Ale ten strzał był fatalny. Mamy to. 3-1. Kemp? Świetna bramka. 4-1, widzowie, paczka z Totsem. No to czas na paczkę z gwarantowaną kartą TOTS i mamy piłkarskiego TOTSa, historii, TOTS Live, Bundesliga, wszystko co jest obecnie za codzienne rozgrywki i jest to już cel spełniony, więc otwieramy. Ameryka, lewo obrońca, to nic dobrego, to będzie jakiś Robinson pewnie. To jest jakiś Robinson. Tak, Robinson 89, 90 nawet. No to czas na gwarancję TOTS Bundesligi. Są 4 karty poniżej wartości tej paczki i TOTS Bundesliga musi tu oddać. Otwieramy to Ukamo, zobaczmy. Mamy Niemcy, mamy Siot. Czy to znowu jest Anton? Nie! Nie chcemy Antona! Nie chcemy go! Nie chcemy Antona, widzowie. Anton jest... Fuj, Anton jest słaby, Anton jest... fatalny, nie chcemy go. Dzięki za paczkę, Kamo. Dzięki wielkie.